Przekątna w kwadracie jest dłuższa od boku o 1 cm. Oblicz pole i obwód naszego kwadratu. Robimy rysunek. Mamy kwadrat. Jeżeli rysujemy przekątną, to ten kąt prosty podzieli nam się na 2 razy po 45 stopni. No i zarówno na górze, jak i na dole powstanie taki charakterystyczny trójkąt równoramienny, prostokątny o znanych kątach. No i wiemy, że w takim trójkącie mamy proporcje boków a pierwiastek z dwóch. Dodatkowo w zadaniu czytamy, że ta nasza przekątna a pierwiastek z dwóch jest dłuższa od boku o 1, a bok to jest a. Czyli przekątną możemy również zapisać w postaci wyrażenia a plus 1. No i z jednej strony masz czerwony wzór, z drugiej na czarno własność bezpośrednio z treści z zadania. No i powstało nam takie oto równanie, które trzeba obliczyć. Literki A grupujemy na lewą stronę. Tutaj A zmieniło stronę, zmieniło znak. No i A wyłączam przed nawias. A razy, tutaj zostanie nam pierwiastek z dwóch, minus 1. Równa się 1, przepisujemy. Chcemy obliczyć literkę A do pola i obwodu. Przeszkadza nam ten oto nawias, więc podzielę to wszystko przez nawias. No i wiadomo, nawiasy tutaj się redukują, otrzymuje A równa się, a tutaj jedynka się nie podzieli przez nawias. No ale trzeba to jakoś zapisać, więc to będzie 1 przez tenże nawias. No i w zasadzie to jest wynik, ale usuwa się zwykle tutaj jeszcze niewymierność zmianownika. A jak to robimy? Trzeba przepisać w zasadzie to samo, co tutaj na dole w mianowniku, czyli pierwiastek, ale zauważ, ze zmienionym znakiem. Czyli jak to jest pierwiastek z dwóch minus 1, to będzie pierwiastek z dwóch plus 1 na górze i na dole. Tak robimy, aby w mianowniku otrzymać właśnie ten oto niebieski wzór. Że jeżeli w jednym mianowniku będzie coś z minusem, to w drugim mianowniku będzie coś z plusem. Czyli gdyby tu był plus, no to tutaj musiałby być minus i tu minus. No dobra, ok. No i teraz wymnażamy. Mnożenie przez 1 daje nam ten sam licznik, a w mianowniku mamy pierwiastek z 2 do kwadratu, no i minus 1 do kwadratu. Ale minus 1 do kwadratu to ciągle jest jedynka. Na górze liczby przepiszmy. Tutaj kwadrat i pierwiastek się redukuje do dwójki. 2 minus 1, no to 1. Więc widzimy, że dzielenie przez 1 nie ma sensu, więc przepisujemy licznik. Mamy już bok. Wpisujemy obwód. Obwód to są 4 literki A, gdzie A już mamy. Więc 4 razy pierwiastek z 2 dodać 4. Teraz obliczmy pole naszego kwadracika, czyli znaleziony bok do kwadratu. No i tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia. Pierwszy element do kwadratu to 2, ponieważ kwadrat z pierwiastkiem się wyredukuje. Dodać podwojony iloczyn pierwszy element razy drugi. No i dodać ostatni element do kwadratu. Tutaj przepiszemy sobie 2, tutaj z tego mnożenia mamy 2 pierwiastek z 2, na końcu 1, 2 plus 1 to 3, no i pierwiastek, 2 pierwiastki z 2 przepisujemy. To jest szukane pole. Jeszcze na samym końcu warto dopisać jednostki, ponieważ jednostki były w zadaniach, więc już mamy wszystko.